Witajcie kochani w kolejnym odcinku poszukiwania znajdek. Mamy już kwiecień, słuchajcie. Jest bardzo ładna pogoda, słonecznie, nieduży wiatr, chociaż w nocy było minus 2, obecnie jest minus 4, ma być nawet do 10. Słuchajcie, dzisiaj na wykopki zabrałem Garretta. Garrett Ace 350. Słuchajcie. Podobno pies na monetki. Zobaczymy. Będę dzisiaj chodził tutaj w takim lesie. Za tym lasem jest pole. Ja tutaj byłem kilka razy. Wyskakiwały mi fajne monetki. Tak więc zobaczymy, czy i tym razem coś się uda zdziałać w tym temacie. Chciałem wam jeszcze tylko coś pokazać. Słuchajcie, to jest osłona. Osłona cewki. Osłona cewki została przystosowana z TX850, bo to było w zestawie dodane do standardowej cewki. Prawie pasowała, ale musiałem ją jednak niestety zabezpieczyć jeszcze trytytkami. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Mam nadzieję, że dzisiaj was nie zawiodę i będą jakieś fajne monetki. Będę miał co pokazać. A jeżeli nie, no to kolejny dzień na świeżym powietrzu. No i zobaczymy. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. Słuchajcie, pierwszy dołek i wyskoczyła mi pierwszy nabój. Najprawdopodobniej Mosin. Niestrzelony. Cały. Tak więc ja go, że tak powiem, zakopuję z powrotem. I widzimy się przy czymś ciekawym. Słuchajcie, kawałek przeszedłem z tamtego lasu. Doszedłem tutaj po tym polu, w nieużytku. Wyskakiwały mi tylko i wyłącznie jakieś pierdoły. W sumie to też jest tylko pierdoła. To jest element zapalnika. Zapalnika czasowego, szrapnela. Nawet ma jakieś oznaczenia. V, M, V, G, G, Z. No, prawdopodobnie to jest od szrapnela. Nie wiem, czy mi skupi, czy nie. Jak nie, no to postaram się położyć go tutaj w takim dosyć fajnym, widocznym miejscu. O, ładnie widzicie, ładnie skupił. Myślałem, że to jakaś moneta, no ale kawałek mosiądzu. I dlatego ruszam dalej. Słuchajcie, po dość długim chodzeniu wyskoczyła mi monetka. No niestety PRL i to jest 50 groszy, ale nawet dosyć ciężkawe, tak więc nie jest chyba, 50 groszy, groszy PRL i rok jest, słuchajcie, 1949, ja sobie pierdzielę ją tu, bo tu mi robi fajne skupienia. Ja tą datę widzę, może nie. Duże 50 groszy, miedziucha. Ruszam dalej. No może dzisiaj nie jest zbyt ciekawie, ale to jest w sumie dopiero początek, tak więc zobaczymy, jak będzie dalej. No słuchajcie, wyszła mi kolejna monetka. Ja już stąd widzę, że to PRL. I jak myślę, to będzie jeden grosz. Tak, jest to jeden grosz. To jestem już pewien. Taki w stanie. I data na tym groszu. Gdzie tutaj jest? Kurczę. 1949, ale patrzę, bo albo mi się wydaje. Kurczę, nie mogę.
Nie, myślałem, że to jest jakiś błąd menniczy, ale nie. 1949, 1 grosz. Dobra, lecimy dalej. Kolejny piękny dołek. Dosyć płytko był zakopany o guzior. Tylko guzik bez korony. Orzeł bez korony, przepraszam. Tak więc LWP. Proszę bardzo. Guzior LWP. No, w dobrym stanie, tylko z drugiej strony nie ma łóżka. No dobra. No to ruszamy dalej. Niedaleko tamtego dołka, zaledwie kilka metrów, wypadła mi kolejna znajdka. Tym razem jest to fragment pierścienia wiodącego. Nawet nie będę go czyścił. Proszę, bardzo ładny mosiądz. Pierścień wiodący. Zabieram. Kolejny dołek i słuchajcie, wypadło mi coś takiego, niby pierdoła, ale wrażenie na mnie zrobiło zdobienie tej znajdki. Ja sobie tutaj ustawię telefon, żeby on sobie był tak. Chwilę musicie się wstrzymać, ja to obczyszczę. Naprawdę fajnie wygląda. Ciekawa rzecz. Ciekawe od czego, zaraz wam pokażę. Po takim ładnym odczytaniu. Spójrzcie. Nie mam pojęcia co to może być. Coś zdobionego. Tu wyszczerbione. Tu takie wcięcie, a z tej strony złamane. Nie wiem co to, ale zabieram. No ładne. Jesteśmy przy kolejnym dołku. Monetka nie wpadła. Wpadł szpic, czyli jak to niektórzy mówią, kolcok. O tyle ten jest ciekawy, ponieważ to jest szpic pępołukowy. On był jeszcze używany na początku I wojny światowej, później został wycofany ze względu na niską moc obalającą. O, taka ciekawostka. Nie wiem, czy to widzicie. Jest naprawdę niedaleko mnie. O, właśnie. I uciekł. I także tak się dał tak blisko podejść. Super, fajnie, dobra. Ruszam dalej kopać. Fajna sytuacja. Kolejny dołek. Ja sobie to już wykopałem. Prawdopodobnie... Jeszcze włączę. Prawdopodobnie, bardzo prawdopodobne, że to jest kolejna łuska, bo ja już wykopałem dwie przed chwilą. Nie nagrywałem tego, no już można powiedzieć, że dlatego, że już wyrosłem z tych łusek. O tak, tak jak myślałem. Kolejna łuska. Pierwsza wojna światowa, Mosin. I ląduje pod drzewem. Pyk. I ruszam dalej.
Znalazłem się kawał drogi, naprawdę kawał. Tu już jest zupełnie inny las. Zupełnie inna miejscówka. Ogólnie nie było nic poza jakimiś śmieciami. Dopiero teraz trafiłem na monetę. No też oczywiście nic ciekawego, bo to jest 10 groszy PRL. Rocznik wam powiem. Dzisiaj wszystko mi leci z rąk. Jest chyba, jak dobrze widzę, zrobię tutaj jakiś... zbliżenie. Jak się uda. Albo się uda, albo się nie uda. No widzicie datę. Jest chyba 60 któryś. Słuchajcie kochani, robię sobie krótką przerwę, bo już trochę się stachałem. Wyruszyłem o godzinie 8, jest godzina 13. Robię sobie krótką przerwę i chciałem wam coś pokazać. Spójrzcie, to jest kopiec ziemniaków. Znajdujemy się w miejscu sprzed dwóch odcinków bodajże. Tutaj gdzie znalazłem kilka monet. Gdzie znalazłem też dużo pocisków. Czyli ta stara leśniczówka. Tutaj wokół mnie naliczyłem trzy ambony myśliwskie. Jedna gdzieś tam już nie stoi, ponieważ jest przewrócona, bo już ze starości się przewróciła. Tam w oddali daleko była studnia, w której szukałem magnesem neodymowym. Oczywiście nic nie znalazłem. I tak sobie właśnie myślę, no kurczę, trochę tak nie fair, no. To jest tak jak trochę jak w wędkarstwie, no, nęci się. Bez tego nęcenia, no to ta zwierzyna tak za bardzo nie podejdzie, ale z drugiej strony, no to tak, taki dzik, no to ma taki myśliwi, ma jak go jak na widelcu, on go nie tropi, tylko go, no, zastawia na niego taką pułapkę, nie chodzi za nim z karabinem, jak to się mówi. Tropi jego śladów, coś takiego, tylko dosłownie, no, wchodzi sobie na taką ambonę, wypija małpkę, czeka do godziny, gdzie te zwierzęta żerują i pach, i po kłopocie. No, ale to jest tylko takie moje zdanie. Dobra, kończę palenie. Jeszcze trochę pokopię, bo naprawdę jestem zawiedziony dzisiejszym dniem, jeżeli chodzi o monety. Chciałbym wam pokazać chociaż jedną, którą by mi się udało znaleźć, jedną wartościową monetę. No zobaczymy jak będzie. Wracam do kopania. No słuchajcie kochani, powoli będę kończył. Niestety nic wartościowego nie udało mi się kopnąć. Jak sami widzieliście, tylko parę tych PRL. Jedyną rzecz taką pozytywną, którą udało mi się wam pokazać, to zat jelonka. Poza tym, no, pogoda dopisała, jest naprawdę fajnie ciepło. Nawdychałem się świeżego powietrza. Poprzebywałem trochę blisko z naturą. No i nic, no trudno, no. Dzisiaj nie miałem szczęścia, zobaczymy jak będzie następnym razem. Mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej. Jeszcze raz chciałbym serdecznie pozdrowić Marcina. Chciałbym pozdrowić Radka i chciałbym pozdrowić Maćka. No nic, widzimy się przy następnym filmie. Trzymajcie się, pozdro.